Dobry, słychać mnie? Dzień dobry. Szanowny panie wójcie, szanowni państwo, reprezentuję Kosakowski Klub Sportowy Neptun jako sekretarz klubu. W związku z naszą niestabilną sytuacją mam do pana wójta kilka pytań. Podtrzymuję oczywiście tematy podniesione przez panią radną Mirosławę Piotrowską, ponieważ na stan mojej wiedzy nikt nie był zachwycony z nowej lokalizacji. Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Od czasu wizyty na lotnisku przedstawicieli Kosakowskiego Klubu Sportowego Neptun do sesji Rady Gminy 27 stycznia nikt z przedstawicieli gminy nie rozmawiał z nikim z naszego klubu. I pierwsze pytanie brzmi, czy pan wójt potwierdza wolę zajęcia się przez gminę zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego w budynku przy ulicy Generała Andersa 2A, w którym miałaby działać strzelnica pneumatyczna? Jeżeli tak, to czy według pana wójta działalność KKS Neptun na tym lotnisku nie będzie kolidowała z zapisami umowy użyczenia z dnia 9 września 2010 roku między ówczesnym wójtem a wojskiem? Pytanie numer dwa. Czy potwierdza pan wójt zadeklarowaną wolę wydania decyzji odnośnie działalności strzelnicy na lotnisku o treści analogicznej jak w decyzji wójta gminy Kosakowo nr 27 przez 2015 z dnia 5 października 2015 roku? Ostatnie pytanie. W związku z naszą niepewną sytuacją i całego lotniska, nie ukrywajmy, prosimy pana wójta o wskazanie siedziby klubu. Do dnia dzisiejszego siedziba jest pod adresem Żeromskiego 11, gdzie aktualnie znajduje się strzelnica pod Bochenem. Dyrektor spółki Kosakowo Sport, pan Dariusz Szwarc, zadeklarował podpisanie umowy z klubem tylko do końca grudnia bieżącego roku i w związku z tym nie mamy pewności co do bytności na tym obiekcie. Wiemy, że klub Sztorm Kosakowo ma siedzibę na Żeromskiego 69, czy ewentualnie moglibyśmy skorzystać z takiego wyjścia, ponieważ wpis do KRS-u trwa od 3 do 6 miesięcy. Jest to długotrwały proces. Nie możemy do sądu wysyłać takie wnioski co pół roku o zmianę siedziby. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informację, którą przekazałem na poprzedniej sesji odnośnie, że tak powiem, wizytacji klubu na terenie lotniska, przekazałem taką, jaką otrzymałem ze spółki Kosakowo Sport. Ja nie ukrywam, że potem też jeszcze rozmawiałem z przedstawicielami klubu sportowego Neptun i oni w pewien sposób potwierdzili to. To znaczy warunki, które są jakby zaprezentowane na terenie lotniska, to są warunki naprawdę bardzo dobre. Przedstawiciele klubu sportowego. Pan prezes. Z panem prezesem rozmawialiśmy. Ogólnie warunki, które zostały tam przedstawione, są bardzo dobre. Jedyny minus tego jest tak naprawdę taki, jeżeli chodzi o dowożenie tak naprawdę dzieci w tamten rejon. To jest jedyny minus. Natomiast zważywszy na to, że zdecydowana większość to są jednak osoby dorosłe tego klubu, które nie mają problemu, że tak powiem, z transportem, to nie jest jakby problem. Czyli jedyny minus to jest tak naprawdę jakby dotarcie dzieci, że tak powiem, w tamten rejon. To jest jedyny minus. Idąc dalej, co z umowami? Miejsce klubu Neptun, bo umowa jest do czerwca. Co tam będzie? Tam będą sale wielofunkcyjne. Sale gimnastyczne i takie wielofunkcyjne, głównie z przeznaczeniem na gimnastykę dla dzieci szkolnych, które się uczą w szkole w Kosakowie. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Pani radna, szanowni państwo, ja postaram się może po kolei jednak odpowiadać na pytania. Generalnie, ale myśmy to już tłumaczyli. To znaczy, tam chcemy zrobić sale wielofunkcyjne, gimnastyczne, które będą przewidziane dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kosakowie i w Pogórzu, tak, bo jeszcze Pogórze jest w tym obiekcie, a także ewentualnie przeznaczeniem na jakieś sporty typu, nie wiem, judo, karate, czy cokolwiek takiego. Takie jest założenie i chcemy to zrobić w miesiąc, w okresie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, tak żeby od września już tam rozpocząć tego typu działalność. Czyli na dzień dzisiejszy powrotu tego klubu do tamtego miejsca pan nie widzi? Nie, na razie nie przewiduję. A ile dzieci tak w ogóle jest? Może panie, jeżeli nie do pana taki wniosek, będę chciał mówić do komisji, żeby komisja się tym zajęła. Jak najbardziej.
żebyśmy nie wylali dziecka z tą wielą, bo faktycznie ten klub ma swoje osiągnięcia, a tak naprawdę no, widzimy potencjał dzieci. Tak, wiele innych klubów w gminie tak było. Także ja dotyczy nie tylko tej jednej organizacji, ale i innych. Dobrze, pani radna, znaczy zgodnie z informacją, które dostaliśmy od przedstawicieli klubu, klub ten korzystał z pomieszczeń na terenie, czy tak powiem, szkoły podstawowej w Kosakowie, gdzie to były dwa duże pomieszczenia, jedno 150 metrów, drugie około 100 metrów kwadratowych, czyli 250 metrów kwadratowych. Klub korzystał mniej więcej 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, czyli przez jakieś 4,5 tygodnia na 4,5 godziny na cały tydzień. Takie informacje dostaliśmy z klubu, a chcemy po prostu, żeby te pomieszczenia były na pewno bardziej aktywnie wykorzystywane. Mam pytanie, panie wójcie, przepraszam, czy pan widzi na dzień dzisiejszy jakąś możliwość, nie wiem, udostępnienia miejsca poza tamtym terenem, który tutaj jakby może nie wszystkich zadowala, mówię w tym lotnisku, tak? Czy ma pan dzisiaj taką po prostu jakby rozwiązanie dla tego klubu, no bo chociażby ze względu po co tracić taki podmiot, który po prostu no, ma swoje wyniki, ma swoje osiągi, tak? I jest z terenu naszej gminy, to może po prostu spróbować szukać rozwiązań jakichś docelowych, takich, które jakby zaspokoją wszystkie strony. My z panem prezesem spotkaliśmy się kilkukrotnie i myślę, że na ostatnim spotkaniu, które było mniej więcej, już pamiętam, 2-3 tygodnie temu, właściwie to chyba już wszystkie kwestie zostały tak naprawdę omówione, rozwiązane i no już, ja powiem tak, no niestety ta decyzja już zapadła. Ja to tłumaczyłem już panu prezesowi. Uważamy, że te pomieszczenia tutaj w Kosakowie, no przede wszystkim to na czym nam zależy, żeby one były dużo aktywniej po prostu wykorzystywane. Jasne, to znaczy, czy inne miejsce? Realnie patrząc na ilość naszych obiektów, nie widzę innego takiego obiektu, który mógł być przystosowany na strzelnicę tego typu. Nie, po prostu nie widzę z naszych obiektów. To znaczy jedyne co są te obiekty lotniskowe, że one mogły być w ten sposób wykorzystane. Natomiast tutaj z naszych gminnych, no na chwilę obecną nie widzę. Odpowiem w tej chwili pani Agnieszce w kilku zdaniach. Ja z Kosakowskim Klubem Sportowym miałem spotkanie, tak jak powiedziałem, już kilkukrotnie. Ja wiem, że to jest trudna decyzja, ta, którą podjęliśmy odnośnie jakby zakończenia działalności Kosakowskiego Klubu Sportowego na terenie Centrum Sportowego, ale naprawdę nam się wydaje, że to jest decyzja z punktu widzenia całej gminy. Ona jest po prostu słuszna. Naprawdę uważamy, że te pomieszczenia powinny być dużo lepiej, że tak powiem, wykorzystywane. Wszelkie sprawy dotyczące, że tak powiem, działalności klubu, wydaje mi się, że z panem prezesem umówiliśmy na ostatnim spotkaniu i kwestia działalności tutaj w Centrum Sportowym, a także sposobu i trybu działalności na terenie lotniska. I myślę, że to co pan prezes jakby do mnie usłyszał, to jest oczywiście jak najbardziej wiążące. Jeżeli jest jakakolwiek potrzeba, żeby się spotkać, jak powiedziałem, że jestem zawsze do dyspozycji i w każdej chwili mogę się spotkać i mogę wszelkie kwestie tak naprawdę rozwiązywać. Panie wójcie, gdzie pan podjęcie? Ale przepraszam. Ale jeśli się okaże, że tam z przyczyn prawnych nie będzie to możliwe, bo tutaj pani Agnieszka zadała pytanie, nie wiem, czy będą dziś udzielone, ale myślę, że chyba nie, bo to będzie jakaś analiza na temat tej kwestii. Nie wiem. To pan tak naprawdę nie widzi po prostu możliwości, żeby ten klub funkcjonował. Proszę zwrócić uwagę, jaką mamy sytuację po prostu teraz na wschodzie. Proszę zwrócić uwagę, myślę, że tutaj większość z nas radnych wie, że kiedyś przysposobienie obronne to był ważny przedmiot, który tak naprawdę uczył nas po prostu, przygotowywał do pewnych po prostu działań, tak? Oswajania z bronią. Ja sam pamiętam, jak chodziłem na jednostkę wojskową, tutaj na Babinowy, jako uczeń, po to, żeby między innymi po prostu nauczyć się trzymania, obchodzenia z bronią. I teraz tego rodzaju działalność, proszę pamiętać, jest rzeczą w mojej ocenie najważniejszą. Może niech pan rozważy, żeby czas był dłużej, żeby więcej osób zachęcić, po prostu, żeby ten obiekt był bardziej skutecznie wykorzystany. Ale tak naprawdę pan tego w ogóle nie wziął pod uwagę, jeśli chodzi o obronność, jeśli chodzi po prostu o przygotowywanie młodych dzieci, którzy z tego korzystają. Niech pan po prostu weźmie to pod uwagę. Dobrze. Panie przewodniczący, myślę, że teraz temat jest sprawozdania i... Przepraszam, czy ja bym mogła jeszcze wrócić do naszej sprawy? Pół minutki? Tak, proszę. Z całym szacunkiem, panie wójcie, ale wydaje mi się, że delikatnie manipuluje pan wypowiedziami pana prezesa.
ponieważ on nie jest zachwycony z nowej lokalizacji, ale nie ma wyjścia. Musi to po prostu przyjąć. No, strzelnica to nie jest jakiś namiot, który zwiniemy, przeniesiemy gdziekolwiek. Nas satysfakcjonowałby jakiś barak, kurnik, piwnica. Pomieszczenia biurowe nie nadają się na tę strzelnicę, ale tak jak powiedziałam, nie mamy wyjścia. Dużo pracy nas to będzie kosztowało i pieniędzy. Zaadaptowanie tego pomieszczenia. Podczas nauki strzelectwa padają strzały przypadkowe. Ściana, sufit, jak widział pan tutaj pod basenem, wszystko zastrzelane. Zabezpieczyliśmy deskami, żeby nie niszczyć tego pomieszczenia. No i ostatnie pytanie, co z grantami dla Neptuna? Bo finansowo będzie nam bardzo ciężko. Dziękuję. Pani Agnieszko, odpowiem w ten sposób. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że sama decyzja o potencjalnym przeniesieniu, że tak powiem, klubu, ona sama w sobie może być nie do końca taka szczęśliwa, natomiast wydaje mi się, że pomieszczenia, które są zaproponowane tam w tym budynku lotniskowym, one naprawdę są dużo wyższego standardu niż ta piwnica, która jest tutaj w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o granty, no to granty faktycznie już zostały rozdysponowane. Ja tylko jak rozmawiałem z panem prezesem, powiedziałem, że oczywiście pewnie teraz nie, pewnie na wiosnę nie, ale jeżeli będzie możliwość w ciągu roku jakiegokolwiek wsparcia klubu i będziemy mieć taką możliwość, to oczywiście to uczynimy. I to tutaj przy radnych mogę powiedzieć, niejednokrotnie się zdarza, że w ciągu roku pojawia nam się gdzieś jakaś możliwość wsparcia kogokolwiek. Jeżeli taka możliwość będzie, ja nie widzę przeszkód, żeby Kozakowski Klub Sportowy Neptun, żeby w jakikolwiek sposób wspomóc. W zeszłym roku słyszeliśmy to samo i nie dostaliśmy nic. Dziękuję bardzo. Tak, odpowiedzi wszystkie zostały udzielone.